Pani marszałek, Wysoka Izbo, liczyłem na to, że pan minister, chociaż będzie udawał, że słucha, wyszedł. Wiele wasełek, oby nikogo nie było, ale adrem. Szanowni państwo, pan minister w swoim wystąpieniu zawarł całą filozofię podejścia do tego tematu. Powiedział tak. W tysiącach szkół w Polsce zdarzały się przypadki, w których to nie przestrzegano prawa, które mówi o tym, jak powinno się ze względów pedagogicznych, wychowawczych prowadzić zajęcia, kogo wpuszczać, kogo nie wpuszczać. I w związku z tym powołujemy do tych zadań, czy jak przypisujemy kuratorowi te zadania. Zapytałem, a kto będzie kuratora naśladował, nadzorował. Proszę państwa, to jest strasznie centralistyczny system zarządzania edukacją. Edukacja to, o czym mówił pan senator Zdrojewski. Potrzebuje wolności w ramach prawa i szukania rozwiązań, a nie mówienia, co ma się mówić i jak się zachowywać. I teraz pan minister mówi, że kurator będzie reagował. A jakim prawem? Otóż są opinie konstytucjonalistów, ludzi mających doświadczenie w opiniach związanych z konstytucją, które mówią jednoznacznie, ten projekt ustawy jest niezgodny z konstytucją. A co mówi pan minister i Prawo i Sprawiedliwość? My mamy swoje opinie. Pamiętacie państwo, ja już tu jestem trzecią kadencję i pamiętam, kiedy wprowadzano ustawę o KRS-ie. 7 negatywnych opinii dotyczących sądów, KRS-ów. Wstawał senator, profesor z PiS-u, mówił, ale to są tylko opinie. Do czegoście doprowadzili? Do totalnego bałaganu i kompletnej ruiny polskiego systemu sprawiedliwości. I chcecie to samo zrobić ze szkołą. Ludzie, którzy mają doświadczenie, wiedzę, piszą obiektywną opinię, a wy wstajecie i mówicie, co nam taka opinia? My mamy wiedzę. Macie wiedzę polityczną i plikas, jak należy robić. I to jest zasadnicza różnica. Budujecie nie na swoje ustawy, przemyślenia, nie na przekazie związanych z wiedzą, z doświadczeniem ludzi, którzy wiele lat pracują w ramach opinii konstytucjonalnych dla polskiego Senatu. Mówicie, to są tylko opinie. Zapytałem tu kolegę Janusza, czy były jakieś opinie pozytywne podczas posiedzenia komisji. No przecież rzadko się tak zdarza, żeby podczas komisji nie było ani jednej opinii pozytywnej. Czy wy tego nie rozumiecie? Budujecie system kompletnie oderwany od rzeczywistości. Ale to jeszcze pal licho. Najgorsze jest to, o czym mówi pan minister, że jak będzie problem w szkole, to kurator go rozwiąże. To ja przeglądając, śledząc systemy zarządzania edukacji w Europie, powiem tylko z własnego doświadczenia, 7 lat osobiście zajmowałem się edukacją na poziomie miasta Kwidzyna i chcę powiedzieć, im mniej nadzoru, a więcej swobody, więcej tego, co jest związane z zaufaniem do nauczyciela, do szkoły, do dyrektora, do rodziców, tym edukacja osiąga lepsze efekty. I kiedy prześledziłem sobie, to wybrałem sobie 2 takie skrajne modele funkcjonowania edukacji. To nie jest Polska. Jeden to jest model fiński, ja tu się zgadzam, też kiedyś pan senator Zdrojewski powiedział, że każdy kraj powinien budować swój model. I tu jest pełna zgoda. Ale pewne doświadczenia, wnioski płynące z systemów, gdzie ludzie już wprowadzili takie elementy zarządzania edukacją, należy się zastanowić i jakie dopasować do polskiego systemu. Jakie elementy wybrać, jakie odrzucić, jakie własne wprowadzić. No wy wprowadzacie system strasznie scentralizowany. I chcę powiedzieć, kiedy prześledziłem te 2 systemy, a mianowicie system węgierski i system fiński. System fiński polega na tym, że państwo polskie, rząd, minister, szkoda, że pana ministra nie ma, bo się może coś dowiedział, buduje pewien system wartości i celów, którym szkoła ma odpowiadać. Buduje system szkolenia nauczycieli, system edukacji nauczycieli i system bardzo dobrych szkół pedagogicznych. Buduje również pozycję nauczyciela w całym systemie, polegającym między innymi na tym, że wysokość wynagrodzenia w tych systemach nauczyciela, które mają takie wyniki, jest porównywalny z najlepszymi wynagrodzeniami w innych sferach. Czyli
Lekarz, nauczyciel to są ci ludzie, którzy są bardzo wysoko, jeśli chodzi o hierarchię wynagrodzeń. I co jest w modelu w tym fińskim? No, państwo na pewno nie wyobrażacie sobie tego, jak może szkoła, jak może nauczyciel, jak może dyrektor funkcjonować bez nadzoru pedagogicznego. No to chcę wam powiedzieć, są takie kraje i one osiągają fantastyczne wyniki we wszystkich, nie tylko rankingach, badaniach, ale i również w opiniach rodziców, innych rzeczy, instytucji, które są czy współpracują ze szkołą. I wiecie państwo, ile jest obowiązkowych godzin w Finlandii? 700. A tutaj pytałem pana senatora Zdrojewskiego, to około 1000 chyba będziemy się kręcić. I co jest jeszcze jedną rzecz? Tam nie ma zadań domowych. A co wy budujecie? Strasznie rozbudowane podstawy programowe. W ubiegłej kadencji mieliśmy konferencję, gdzie pan profesor Konarzewski i jego ekipa pokazali, że nauczyciel w polskiej szkole dzisiaj dzięki wam realizuje 70% podstawy programowej. 30% udaje, że to robi. A pozostałe rzeczy rodzice robią z dziećmi w domu. To jest szkoła, którą chcecie budować? I jeszcze dorzucacie kuratora. No, ja muszę patrzeć, czy ty tam dobrze pracujesz, bo jak będziesz źle pracował, to zaraz od dyrektora odwołam. I na drugim biegunie tej dobrej szkoły fińskiej jest szkoła węgierska. W 2010 roku Fidesz, to jest taki węgierski PiS, doszedł do władzy i zaczął budować narodowy model edukacji fińskiej. Wiecie państwo, na czym on polega? Stworzono specjalną instytucję, która nadzoruje edukację. I tak jak tutaj niektóre hasło zapisałem. Dyrektor szkoły nawet pineski na Węgrzech nie może kupić bez zgody tego centralnego systemu. I rola dyrektora została sprowadzona do wykonawcy poleceń tego urzędu, tego kuratora takiego, którego wytworzycie. Kurator tam mówi co, jak, kto, dobrze, źle i tak dalej. Nie rodzic, nie pedagog, który na pewno jest wiele, pedagogów jest wielu mądrzejszych od kuratorów niektórych w Polsce zapewne. I co jest ważne, ci ludzie protestujący, nauczyciele i rodzice na Węgrzech mówią tak o edukacji na Węgrzech. Co człowiekowi po wiedzy, której nie można wykorzystać w praktyce? I wy to chcecie wdrożyć w Polsce. Uczyć wiedzy encyklopedycznej, kompletnie dzisiaj nieprzydatnej, a umiejętności myślenia, kojarzenia, rozwiązywania problemów, dążenia do znalezienia różnych rozwiązań w danym problemie. Przecież tego w ogóle nie uczycie. I jeszcze narzucacie centralistyczny system nadzoru nad edukacją. Było mówione również, że jednym z elementów dotyczących oceny, oprócz oceny uczniów szkoły, to poczytajcie państwo, co dzisiaj uczniowie, nauczyciele i rodzice sądzą o polskiej szkole. No poczytajcie, no czy wy umiecie czytać ze zrozumieniem, poczytajcie, co oni sądzą. No jest to szkoła encyklopedyczna, przeładowana i jeszcze teraz nadzór kuratora im dajecie. I teraz, jeżeli jakaś organizacja będzie chciała wejść do szkoły, to pójdzie do dyrektora szkoły, napisze podanie, dyrektor wyrazi zgodę, wtedy musi opinia pozytywna, negatywna kuratora i każdy, kto będzie chciał, będzie musiał wyrazić zgodę w uczestnictwa w tym. Tych zajęciach. No to po co tak robicie? No zróbcie, że wszyscy piszą, kto chcą wejść, od razu do kuratora piszą. Pierwszy sekretarzu, wyrażam prośbę o wejście do danej szkoły. I sekretarz patrzy, mówi, aha, to jest mój, wiem, że on przekaże dobre wartości, wpuszczam go. Zapamiętajcie sobie, że we wszystkich badaniach, które robiono w systemie węgierskim i w systemie fińskim, w tym również badania PISA wykazała jedną rzecz. Od 2012 roku drastycznie spada jakość nauczania w węgierskiej szkole. Jakość nauczania, korzystania z wiedzy, umiejętność korzystania z tej wiedzy, poruszania się, rozwiązywania problemów w przeciwieństwie do szkoły fińskiej. I PISA skonstruowała taki wniosek. Na bazie badań w całej Europie. Analiza wyników PISA wykazuje, że im więcej centralizmu, tym gorsze wyniki nauczania. Przeczytać jeszcze raz? Myślę, że zapamiętacie. Szkoda, że nie ma pana ministra. Może mu przekażecie. Im więcej centralizmu, panie ministrze, tym gorsze wyniki nauczania.
I kończąc, chcę powiedzieć tak, jak pani marszałek, już ostatnie zdanie. Ja jestem człowiekiem, który już swoje lata ma. To powiem, był taki model ministra Kuberskiego wprowadzenia zmian w polskiej szkole. I wtedy powstał taki dowcip, opowieść, którą ja teraz często przytaczam. Że oto, i ją przetransformuję na obecną sytuację. Przed świętym Piotrem staje prezydent Putin i pyta, święty Piotrze, co nas czeka? Święty Piotr mówi, kapitalizm, panie prezydencie. Prezydent Putin odwrócił się i zapłakał. A prezydent Biden mówi, a co czeka Stany Zjednoczone? Socjalizm, panie prezydencie. Prezydent Biden odwrócił się i zapłakał. Stanął pan minister Czarnek ze swoim Lex Czarnek i mówił, święty Piotrze, a co czeka polską edukację pod moim przywództwem? Święty Piotr odwrócił się i zapłakał. Pamiętajcie, żeby na ten płacz jeszcze nie było za późno. Wycofajcie się z tych głupich rzeczy, których proponujecie. Dziękuję bardzo.